Niczym bumerang powraca temat kanału Elbląskiego. Żegluga Ostrucko-Elbląska wie, co robi, rozpoczynając sezon wcześniej niż w latach ubiegłych. Rejs statkiem przytaczanym na specjalnych platformach ustawionych na szynach jest nadal sporą atrakcją turystyczną. W tym roku wyjątkowo popływać po trawie można od końca kwietnia, a nie od majówki, jak to miało miejsce dotychczas. Robiliśmy analizę rynku, z której wynika, że zainteresowanie rejsami również jest wcześniej, niż przed 1 maja, jak to się odbywało tradycyjnie co roku. Rozpoczęliśmy w ubiegłym tygodniu paradą statków. Dzisiaj piękna pogoda, mnóstwo chętnych do odwiedzenia kanału Elbląskiego i wszystkie bilety sprzedane. Wśród turystów są także dziennikarze spragnieni chodliwych tematów, a do tych bez wątpienia zaliczają się pochylnie na trasie najdłuższego kanału żeglownego w Polsce. Jeden z 7 cudów Polski nie traci na aktualności. Tym razem pomnik historii zostanie opisany w miesięczniku popularno-naukowym Focus Historia i to przez samego redaktora naczelnego. Mieliśmy kilka listów do redakcji, dlaczego my nie piszemy właśnie o tym kanale. No więc wreszcie sam osobiście jako naczelnik, komendant przepłynę się i przejadę, to wtedy będę mógł coś napisać o tym kanale. Sezon został wydłużony, a media skutecznie zwabione. Zabytek techniki wymaga w tym roku szczególnego nagłośnienia. Za rok skończą się rejsy po kanale. Projekt Georgia jako bastenkę czeka gruntowna rewitalizacja. Kompleksowa modernizacja ma polegać na przebudowie 5 pochylni, umocnieniu brzegów oraz odmuleniu szlaku wodnego. To jest ostatnia szansa na to, żeby przepłynąć kanałem Elbląskim w takim kształcie, jak został 150 lat temu wybudowany. Za rok będzie remont i będzie trwał 2 lata, w związku z tym musimy szukać nowych dróg żeglowych, mamy kilka nowych pomysłów, na dzień dzisiejszy nie chciałbym o tym jeszcze mówić. Inwestycja to konieczna, ale i ryzykowna. Oficjalnie wszystko ma być ok. Życie jednak zweryfikuje i ten temat, a nie jeden dziennikarz będzie trzymał rękę na pulsie. Kanał Elbląski należy do miejsc najchętniej odwiedzanych oraz pozytywnie opisywanych. I miejmy nadzieję, że tak już na zawsze zostanie.